Z Kaminą poznaliśmy się w latach szkolnych. Mieliśmy wtedy po 17-18 lat. Poznaliśmy się dzięki wspólnym znajomym. Zaczęliśmy ze sobą pisać, dużo rozmawiać i w końcu spotkaliśmy się. Nasze pierwsze spotkanie? No pewnie, że pamiętam. Niespełna 10 lat temu spotkaliśmy się pierwszy raz na dworcu PKP w Skorzewie. Grzesiu wtedy czekał tam na mnie. Ja oczywiście powiedziałam rodzicom, że idę do koleżanki. Wtedy nie myślałam, że poznałam właśnie miłość swojego życia. Od pierwszego wejrzenia myślałam sobie, fajna dziewczyna. Prosta, skromna. Po cichu pomyślałam, może coś z tego będzie. I stało się. Kocham ją za wszystko. Za to, że mogę na niej polegać. Zawsze podtrzymuje mnie na duchu. Przytuli, pocałuje. Zawsze jest przy mnie. Czasem ma gorsze dni jak każdy, ale miłość wszystko zwycięży. Grzesiu zwrócił moją uwagę swoim uśmiechem, swoją osobowością. Pamiętam, jak w szkole nie mogliśmy się nagadać. Każda przerwa była nasza. Kocham go za jego czułość, wrażliwość, troskliwość. Wiem, że mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. Grzesia cenię za to, że jest dobrym człowiekiem i można mu zaufać. Kochani rodzice, dziś nadszedł ten dzień, żeby z całego serca podziękować Wam za trud i starania naszego wychowania. Dziękujemy za szczęśliwe dzieciństwo, przepełnione miłością i za to, że nigdy nam nic nie brakowało. Dobrze, że Was mamy. Dziękujemy Wam za życie, które nam daliście. Za to, że wychowaliście nas na dobrych ludzi. Dziękujemy za opiekę i wsparcie w trudnych chwilach i za dobre rady. Nauczyliście nas szacunku i pokazaliście, jak powinna wyglądać rodzina, która jest na pierwszym miejscu. Kochana mamo, dziękuję Ci za pyszne obiadki, które czekały na mnie po przyjściu z pracy. Dziękuję Ci za Twoją miłość, Twoją opiekuńczość, za pomoc w przygotowaniu do ślubu i wesela, za słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach. Kochana mamo, dziękuję Ci za anielską cierpliwość i wyrozumiałość. Wiem, że dużo Ciebie to kosztowało, musiałaś znosić moje humorki. Dziękuję Ci za to, że tworzysz ciepło w domu i za to, że rodzina zawsze była, jest i będzie na pierwszym miejscu. Tato, dziękuję Ci, że mam prawą i lewą rękę, a nie dwie lewe i potrafię coś tam naprawić, a nie popsuć. Dziękuję Ci za wsparcie i wysiłek, jaki włożyłeś, pomagając nam budować nasze mieszkanie i nie tylko. Przepraszam za to, że ucierpiałeś podczas tych prac, choć wiem, że i tak jesteś bardzo silny i takie sprawy Cię nie załamują. Dziękuję za chwile spędzone z Tobą, za wieczorne rozmowy i wspólne oglądanie meczy. Tato, dziękuję Ci za rozmowy, które może nie były codziennością, ale wiem, że były szczere. Zawsze stałeś za mną murem. Ponadto dziękujemy naszym kochanym dziadkom za trud, jaki włożyli w
pomoc w wychowaniu nas. Za wakacje spędzone na Lisach, chociaż i tak tam jesteśmy co tydzień. Za możliwość wypoczynku nad jeziorem i imprezy pod Grzybkiem. Dziadku, dziękuję Ci za to, że wykorzystywałeś swoich wnuków do prac i w nagrodę wynagradzałeś nas drobnymi sumami, które przeznaczyliśmy na chipsy i Pepsi. Ale te pieniądze musieliśmy pobrać niestety od babci, bo zawsze powtarzałeś, że a jak chce te pieniądze, to idź do babki. Babciu, Tobie dziękuję za fasolkę i różne konfitury, które dla nas przygotowałaś, za miłą atmosferę i chęć rozmowy z nami. Kochani rodzice chrzestni, dziękujemy, że byliście z nami od najmłodszych lat naszego życia. Dziękujemy Wam za pomoc w wychowywaniu nas. Kochani, dziękujemy za nasze kochane rodzeństwo. Same siostry! Dziękujemy dziewczyny, że możemy na Was liczyć w każdej sytuacji. Jesteście na szóstkę! Podziękowania należą się naszym świadkom, Adamowi i Jackowi. Dziękujemy Wam, że pomogliście nam w organizacji tej ważnej dla nas uroczystości i że o wszystkim pamiętacie. Chcemy podziękować Wam, nasi kochani goście, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, za wszystkie dzisiejsze życzenia, za to, że jesteście z nami w tym najważniejszym dla nas dniu. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie i ten dzień pozostanie na długo w Waszej pamięci. Życzymy Wam dalszej wspaniałej zabawy do białego rana i małego kaca.